Gość Radia Lublin. Na zegarze 14 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dzień dobry. Witam pana redaktora. Dziś w Lublinie wielkie święto historii i historyków, czyli 20. Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Osią problemową debat będą pytania o to, jak badać wielkie zmiany w historii, jak uchwycić ich doniosłość dziejową. To pewnie też dobre pytanie na początek, także dla osoby z wykształcenia. Historyk filozofii jest pan premier właśnie. No właśnie, jakiej tej historii pana zdaniem potrzebujemy współcześnie? Przede wszystkim dla nas Polaków historia to coś znacznie więcej niż jedna z dyscyplin naukowych. Wiadomo, jak trudne były nasze dzieje. Wiadomo, że przez długie okresy byliśmy pozbawieni państwa. I wtedy właśnie prace historyków przypominały nam, kim jesteśmy, budziły nadzieję na odzyskanie niepodległości. Dzisiaj żyjemy w szczęśliwych czasach, bo w czasach niepodległości, demokracji, szybkiego rozwoju gospodarczego, ale odwracanie się plecami do przeszłości, a tym samym i odwracanie się plecami do historii jako nauki byłoby niewybaczalnym błędem. Potrzebujemy historii, która, jak każda dyscyplina naukowa, będzie nauką obiektywną, nauką uprawianą według najwyższych standardów metodologicznych, ale potrzebujemy też historii, która bierze się za bary z tymi największymi wyzwaniami, która nie ma charakteru czysto przyczynkarskiego, z całym szacunkiem dla badań przyczynkarskich. Potrzebujemy wreszcie historii, która będzie prezentować nie tylko nam, Polakom, ale całemu światu w obraz polskiej historii. Ważne, żeby polska humanistyka, w tym historia, nie oddziaływały na naukę światową. No właśnie, ta relacja w historii w porównaniu do innych nauk w kontekście sztandarowego dzieła pana resortu, pana także, czyli Konstytucji dla Nauki. Jak ją widzi? Czy historia i nauki humanistyczne może w ogóle bardziej są wzmocnione przez tę ustawę? Część nauk humanistycznych, a właściwie ich przedstawiciele, narzekają, że ustawa jest dla tych nauk niekorzystna. Jak pan redaktor słusznie zauważył, ja jestem filozofem, czyli klasycznym humanistą, nie pozwoliłbym na skrzywdzenie humanistyki. Ona ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia tożsamości każdego narodu, ale także z punktu widzenia budowania prestiżu danego kraju, danego społeczeństwa za granicą. Nauki humanistyczne to jest oczko w głowie i na pewno będziemy dążyli do tego, żeby, i dążyłem do tego przez te 4 lata, żeby tak jak w obszarze rozwoju społecznego kierować się zasadą rozwoju zrównoważonego. Tak samo jeżeli chodzi o nauki. Bardzo ważne jest, żeby polska gospodarka opierała się o odkrycie przedstawicieli nauk technicznych, żeby nauki medyczne pozwalały nam lepiej dbać o zdrowie Polaków, ale o duszę Polaków, o tożsamość kulturową dbają nauki humanistyczne i one muszą być dowartościowane. No to przejdźmy w takim razie teraz do polityki. Czemu służyło, zdaniem pana premiera, przerwanie obrad ostatniego posiedzenia Sejmu i przełożenie ich na czas już po wyborach? Uśmiecham się, bo naprawdę nie ma w tym niczego tajemniczego, nie ma żadnych... Opozycja mówi o podejrzanych działaniach, doszukuje się jakiegoś drugiego dna. No więc wszystkich tych, którzy są przestraszeni, uspokajam, a tych, którzy liczyliby na coś sensacyjnego po wyborach, muszę rozczarować. Mamy do przepracowania jeszcze w tej kadencji, a kadencja upływa w przeddzień rozpoczęcia prac nowego Sejmu, jeszcze cały szereg ważnych projektów. One nie są kontrowersyjne. To jest implementacja, dostosowanie polskiego prawa do prawa unijnego. To jest ustawa, która dla mnie jest ważna, przede wszystkim dla naukowców. Jest ważna, to jest ustawa, która pozwala na podniesienie wynagrodzeń pracowników naukowych, także historyków Polskiej Akademii Nauk. No to może właśnie trzeba było to zakończyć jeszcze we wrześniu. No właśnie, ale nie było takiej możliwości. Nie było takiej możliwości. Tych projektów było na tyle dużo, że pani marszałek Witek zaproponowała, aby rozdzielić to posiedzenie. Część projektów przepracowaliśmy teraz we wrześniu. Do pozostałych wrócimy zaraz po wyborach. Tylko to będzie
będzie prawdopodobnie albo z dużą pewnością też inny skład może być tego parlamentu. No, tak jak powiedziałem przed chwilą, w nowy parlament zacznie swoją kadencję dopiero przy pierwszym posiedzeniu. Do dnia poprzedzającego pierwsze posiedzenie nowego parlamentu zgodnie z polską konstytucją funkcjonuje Sejm i Senat w starym składzie, więc mamy pełny demokratyczny i konstytucyjny mandat do tego, żeby podejmować decyzje. No dobrze, to jeszcze trochę wrócimy do Lublina, bo tutaj właśnie Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki w poprzednią sobotę przedstawiali na konwencji programowej Zjednoczonej Prawicy pomysły na Polskę najbliższych lat właściwie. No i tam pojawiły się, powiedziałbym, dwie sztandarowe propozycje, które już właściwie wchodzą powoli w życie, czyli podniesienie płacy minimalnej w Polsce i sprawy dotyczące zmian w składkach ZUS-owskich. To są też te sprawy, o których pan już od wielu, wielu lat mówi. Jest pan orędownikiem rozwiązań, które mają sprzyjać przedsiębiorczości Polaków. I jak pan na to patrzy? To, co zaproponowaliśmy w Lublinie ustami prezesa Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego, jest wspólnym programem całej Zjednoczonej Prawicy, chociaż rzeczywiście pierwszy element, czyli przyspieszenie tempa podnoszenia minimalnego wynagrodzenia, jest autorstwa polityków Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest żadną tajemnicą. I jak pan jako koalicjant patrzy na te rozwiązania, no bo też w łonie Zjednoczonej Prawicy słychać było pewne głosy powątpiewania. Rozmawiałem z wybitnym ekonomistą, zresztą sprzyjającym naszemu obozowi, właśnie na temat tego szybkiego tempa podnoszenia wynagrodzeń. On mi powiedział bardzo trafną rzecz. Powiedział, minimalna pensja to jest tak jak brzytwa. Można się ogolić, można się pociąć. Więc my bardzo odpowiedzialnie podchodzimy do tego. Do której koncepcji pan jest bliżej? Trzeba się golić ostrożnie, tak żeby się nie poranić. Trzeba podnosić minimalne wynagrodzenie i w ogóle wynagrodzenia Polaków tak szybko jak to możliwe, ale bez straty dla gospodarki, bo wtedy to byłby... Ale teraz mówimy skutek byłby obosieczny. Ogromnym tempie, bo 2600 zł w przyszłym roku, a docelowo 4000 zł. No to takiego tempa jeszcze polska gospodarka nie znała. 4000 od 2024 roku. No i tutaj, jeżeli chodzi o duże, średnie firmy, one sobie z tym poradzą. Natomiast problem jest z małymi firmami i właśnie z myślą o małych firmach, z inicjatywy mojej i pani minister Jadwigi Emilewicz, pan premier Morawiecki przedstawił koncepcję obniżenia ZUS-u dla małych firm. Podkreślam, obniżenia dla małych, natomiast nie będzie żadnego podnoszenia ZUS-u dla dużych czy średnich firm. Tutaj będzie obowiązywać dotychczasowy mechanizm istniejący od wielu, wielu lat, czyli ryczałt liczony od przeciętnego wynagrodzenia. I cytując też pana słowa, kładę swoją głowę polityczną, że tak się nie stanie, a propos właśnie podniesienia składek ZUS-u, jest pan tego absolutnie pewien? Jestem tylko absolutnie pewien, ale mogę z ręką na sercu powiedzieć panu redaktorowi i wszystkim słuchaczom, że nigdy, w sensie dosłownym, nigdy projekt jakiegoś skokowego podniesienia wysokości ZUS-u nie był w ogóle rozważany. Każdy rząd, ale patrzymy też, panie premierze, na te wyliczenia, które mówią, że przynajmniej niektórzy mogą na tym stracić. Teraz pan redaktor zapewne mówi o czym innym. Mówi pan o zniesieniu, o propozycji zniesienia tak zwanej 30-krotności. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to by oznaczało, że rzeczywiście ludzie lepiej zarabiający, nie żadni bogacze, jak mi zarzucił jeden z tabloidów, tylko na przykład informatycy, średnia kadra inżynierska w zakładach przemysłowych, zdolni naukowcy, że oni płaciliby wyższy ZUS, a zatem mówiąc krótko, mniej by zarabiali. Otóż temu rozwiązaniu jestem zdecydowanie przeciwny. To jest oficjalne stanowisko mojej partii, czyli Porozumienia. Bardzo dobrze, że przez ostatnie 4 lata dbaliśmy o interesy tych grup społecznych, którym jest najtrudniej, ale trzeba pamiętać, że w dzisiejszym świecie toczy się bezwzględny wyścig, bezwzględna rywalizacja o talenty, o ludzi najbardziej uzdolnionych. Podnosząc ZUS tym osobom poprzez likwidację tej tak zwanej 30-krotności, doprowadzilibyśmy do tego, że pewnie wielu zdolnych młodych Polaków znowu by wyemigrowało. A może też wracając do tych mniejszych firm, może warto skorzystać z podpowiedzi opozycji. Właśnie Koalicja Obywatelska mówi o obniżeniu ZUS
biznesu, małym firmom właśnie w ten sposób, żeby składki były liczone od pensji minimalnej. Bardzo byłbym wdzięczny koleżankom, kolegom z Koalicji Obywatelskiej za przedstawienie konkretnego projektu wraz z wyliczeniem skutków. Bo Koalicja Obywatelska i Małgorzata Kidawa-Błońska mówi, że małe firmy w ten sposób mogłyby zyskać 2500 zł. Tak, ja pytam o skutki dla budżetu. Czy jesteśmy w stanie udźwignąć, bo moim zdaniem tak na oko patrząc to oznaczałoby ubytek w dochodach ZUS-u, mówiąc konkretnie nie budżetu, ale ZUS-u o kilkadziesiąt miliardów rocznie. No i pytanie, z czego wypłacać emeryturę obecnym emerytom? Czyli panie premierze, przedsiębiorcy, polscy przedsiębiorcy mogą spać spokojnie? Mogą na pewno spać spokojnie, że nie będzie żadnego zamachu na wolność gospodarczą, nie będzie żadnej próby podnoszenia podatków. Przypomnę, że przecież właśnie obniżyliśmy podatki wszystkim, prawie wszystkim Polakom, poza tymi nielicznymi, którzy płacą tą górną stawkę, ale ta dolna jest dla 9% Polaków obniżona. I mówi to Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, który był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę. Bardzo. Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia. Gość Radia Lublin.